Proszę bardzo, schodzimy na dół, a to nasza królewna sobie leży. A pani gdzie tu się wepchała? He? Witam, witam, witam. Oj. Na zdrówko. Maskotki małe, maskotki. Tylko trzeba się pakować, co? Idziemy do szpitala? A może z tatusiem pojedziesz, co? Pojedziesz z tatusiem? Pojedziesz z tatusiem? Mama zostanie z dziećmi w domu, co? Marysię, Stasię, co? A ty pojedziesz z tatusiem? Okej, cukier jest. Zamieszamy. Damy mleko. Zaraz będzie. Troszkę. Okej. Kawa gotowa. Panienka przebrana, ale się już rozebrała. Jak to jest? Jak to jest? Daj rączkę. Rączka, 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 rączka. O ty. O ty. Kto ty się rozbiera? Maryza się już jest przebrana, jak widzicie. I próbuje wziąć mleczko. Oj, pięknie. Sama sobie dajesz radę, widzisz? Oj, ramionczko się schowało. Chowamy, chowamy, ramionczko chowamy.
Nie przeszkadzamy i chowamy. Pięknie, ale coś. Uju. Ja mam kawę. A Zosia ma mleczko. Pół godziny minęło, więc... Dobre jest też, że po rodzeństwie mamy ubrania, nie? Oszczędność, oszczędność. A co? Już. Już. Właśnie piszę do szkoły informację, że Stasiu dzisiaj nie przyjdzie, dlatego że po prostu nie chcę, żeby się przeziębił. No i dzisiaj już jest całe szczęście piątek i zostaną nam tylko później parę dni do napisania. Będzie lepiej napisać, niż później to by miało być jakieś, wiesz, dzwonienie, wiesz, oni by... Znaczy to było powiedziane. Ale lepiej, jak cię mają w systemie, że mają maila i nic tam nie jest niedomówione. Lepiej to napisać, niż później, wiecie, jakieś tam miałyby być problemy z tego. Okej. Okay. Napisane, wysłane, no i jest okej. Okay. Przyzna się, co jadłaś, bo cię będę wąchać. Co jadłaś? A wiesz, że niedługo jest? Co jest niedługo? Co? Śnieg. No, też może być. I na my. Mi? Ko? Ko? Musimy je pozdejmować. Łaj. Zosia nas kopie. O, czego tutaj porobiliście te naklejki? Chyba zaraz będzie ściągał. Ja? Dlaczego ja? Tak. Ale ja tego nie zrobiłam. Robiłaś? Nie. Tak. Kiedy? Teraz. Tak? Aha. Co jako białości? No to! Trzeba to umyć, pozdrapywać, pozdrapywać, umyć. Siusiu, no. Masz zadanie. Właśnie to nie. No, do świat. O, Zosia się rozpłakała, czekaj. Co się dzieje? Co? No już idziemy, pociąszamy Zosię, no idziemy Zosię, już idziemy. No już jesteśmy ubrane. To? Zosia już jest dawno ubrana. To Zosiu? Się rozpłakałam. No jaku. Coś tam nie pasowało. Coś tam nie pasowało. Hop. Op. Op. Coś tam nam nie pasowało. Papa. Zosia, jak widzicie, już sobie praktycznie sama siedzi. Tylko ją, o, tutaj podpieram. No tak, już praktycznie jest ok. To jeszcze troszkę nam się chwieje, ale widzicie, jeszcze troszeczkę nam tak. Ale czekamy na. Myśleliśmy, że dostaniemy wózek. No, ale wózka nie dostaniemy.
dostaniemy takie do wózka, jak się wkłada, może taką podporę, czy takie siodełko może, coś takiego, tylko że będzie miała po prostu tutaj, bo tutaj, o, jak widzicie, jest stabilna. Tutaj jest stabilna, ale po prostu jeszcze nie siedzi sama. No, to już najwyższa pora. Tak? Najwyższa pora. Najwyższa pora, bo już mam prawie 2 lata. No, ale jak ściągnę wam może tą lurkę, to będziemy bardziej jadły, co? Będziemy jadły? Jasne. Czy mamy takie słoiczki. To się tylko je takie, widzicie, takie rzadkie słoiczki. O, wow. Co ty tym odklejesz? He? A co ty tym nie lejesz? O, tak się po prostu jedno może. O. Co ty tym nie lejesz? No, także może poczekamy. Do szpitala weźmiemy te słoiczki i one tylko bardziej takie są też gęstsze, ale my tego nie będziemy jadły. Mama! Będziemy jadły, tak? Tam jest jego Zosia. Tam nie, kochanie. Tam ci nie dam Zosi. Dlatego, że coś jest coś za wysoko i to się może się przewrócić. No. Mami Zosia, chodź tutaj. Nie. Tam nie idziemy, Maryś. Tam jest za wysoko. Mogę ci dać na sofie, jak chcesz. Chcesz? Na sofę idziemy, to ci dam Zosię, okej? Okay? Co chciałeś, Zosia? Ja ci Zosię. To by dobra, Marysiu, tu już trochę miałaś, co? Nie? To jest skutnia u Zosia. Zosia, jesteś rozrywana. Uważaj. Włosy najlepsza zabawa. Nie. Nie pasuje. Dobrze. A dziś rozstrzygniemy zaraz. No, jak widzicie, to się troszkę było u Stasia, ale ostatnio tam nic nie pasuje. Wiecie, ona już ma 2 lata prawie i na jej rozwój chętnie by sobie pobiegała, ale jak widzicie, jeszcze nie może. Jeszcze nawet do końca dobrze nie siedzi. I dlatego myślę, że ją to też tak jakoś denerwuje, nie? Bo leżeć tak nie za bardzo, to jak dłużej poleży, to zaczynam marudzić. Jak we wózku na przykład przyjdziemy z tego do domu z spaceru, to tak samo. Jak śpi, już! Jak śpi, jest ok. Natomiast jak się obudzi i jeszcze jest w wózku, to zaczyna od razu płakać. No niestety. No ale w sumie dobrze, bo wiecie, no, to nie jest tak, że tylko leży i pasuje. Wiecie, do tej pory też tak było, że dzieje się nie położyją, co i to leżała. Teraz natomiast teraz jest, że po prostu zaczyna pokazywać, że na przykład coś się nie pasuje, że coś się męczy, że coś jest nie tak. Oznajmia to. No i to jest bardzo dobre, bo zaczynaliśmy też się, kurczę, wiecie, martwić. Bo to jest jakby dla nas takie, wiadomo, że to dla tego jest normalne, ale to też jest jakby etap tego rozwoju. Po tej toksoplazmozie, co miała bardzo silne leki i po prostu leżała po prostu i czy była głodna, to nie płakała, jak miała pieluchę pełną, nie płakała, wszystko po prostu było, to gdzie się ją położyło, to leżała spokojnie i ten, a teraz właśnie zaczyna jakby skoczyła jakby etap rozwoju dalej i po prostu jak jest głodna, to daje nam znać, to wszystko po prostu jest na dobrej drodze. Troszkę się bałam. Troszkę? Chyba wszystko. I co teraz?
Ja podaj ty. Razem? Jak mogę to czepać? To co, robimy herbatkę, co? Którą chcesz, tą pustą czy tą pełną? A w pustą... Maria! Znowu? Się zaszczel. Teraz jaką wypijesz? O nie! Nie ma drugiej. Tak, prania się bierze. O tyle dobrze, nie? Że nie trzeba brać w rękę, ale wiecie co, czasami przy 5 osób jest naprawdę tego tak dużo, że no nic. Pomyśleć trzeba będzie kiedyś nad suszarką, ale jak już właśnie wszystko nas tutaj blokuje, że jesteśmy tutaj, bo za dużo nie kupimy, prawie nic nie kupimy. I tak to zresztą, co tutaj jest, pralka, lodówka i to tak to wszystko zostaje. Niestety w Polsce trzeba będzie kupić nowe. Niestety i niestety, bo niestety, bo trzeba będzie wydać pieniądze. A niestety, że to już jest nowe będzie. To już pralka ma jest 8 lat. No, tak będzie. Także też jest już taka, mam się, że wydaje, że końcówka już na wyczerpaniu. Lodówka jakby jest nowa. Nowa. Też nie nowa, bo też ma za jakieś 4 lata, może trochę więcej. Więcej. Marysia ma 5. No z 5-6 lat będzie już. Także tyle. Przepraszam, że to jest takie chaotyczne. Tutaj trochę, tam trochę. No ale czasem to takie życie to wygląda, nie? Tutaj trochę, tam trochę. Dobra, ja się biorę za obiad. I widzimy się później. Okej, też mi się gotują warzywa na obiad, kalafior i brokuł. O, tutaj mi się zaczęły już gotować ziemniaki. Także, no i zaraz jeszcze usmażę jajka i mamy już, będzie obiad. Jajka! Tak, już jajka nam się też smażą. No. Masz i patrzył? Troszkę soli. Okej, bo szczelają, zaczynają szczelać. Zmniejszymy. Starczy, okej. Pięknie. Moje jajko też jest? Super. Tak, zaraz będą gotowe. I posolone już są, posolone. Okej, obiad jest zrobiony, więc myjemy. I do zobaczenia później. Już jesteśmy po obiedzie i ja robię sobie dzisiejszą drugą kawę. A już sobie wsypię ziemię łatwiznę. Wodę już mam. Paruję. Bo też mam zagotowaną, więc... Okej, to jest moja dzisiejsza kawa druga. Dobra. No jutro, jakbym nie dzisiaj, bym nie wypiła tej kawy, to... to pewnie po prostu łeb rano bolał i żadna tabletka, żadna kawa, żadne... nic by po prostu nie pomogło, żadne jakieś... nic. No i tam jest taka chyba do szpitala wezmę. Nie trzeba kombinować trzy w jednym. Najprostszy sposób, żeby zrobić kawę. Nie martwić się o mleko, o cukier. Okej. I jak widzicie, jest kawa, mleko i cukier, więc nie trzeba się martwić. Jest 6 takich saszetek. Także jest okej. Dziękuję wam za poświęcony czas. Ja już sobie zrobiłam kawę i te montować ten vlog i może coś z niego wyszło. Dziękuję wam, że byliście, że obejrzeliście. Jadę teraz nakarmić Zosię. Dopóki mam gorącą kawę. I co, trzymajcie się. Do zobaczenia.